Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale, który jest powrotem serii, której już dawno nie było. I uznałem, że trochę ten film, tę te serię może przeważyć na stronę Kebusa, z tego powodu, że po prostu uznałem, że nie chcę mi się jakby jakoś rozdrabnić w tej serii, nie chcę mi się jej tak jakby tak... Toczyć i toczyć i toczyć. Tym bardziej, że teraz z się dzieje to, co się dzieje, i tam mam jakieś tam zyski. Dużo pieniędzy w ogóle miałem, tak jakby nadbudowy względem kebusa. No wiadomo, że tam sporo się udało ogólnie zarobić. Więc jakby ja jako taki jolo zawodnik uznałem, że się zachowałem jak jolo zawodnik i zrobiłem sobie dwa zlecenia kupna na Farliga oraz Xypixa. I Ksypixów kupię raz, dwa, yy, dodać 6, 11 i to 11 dodać yy, czyli mamy 145 Zapiszmy to więc. Yy. Powinna być cena. Cena to 45 groszy. 45 groszy. Typ X 2022 X 145, jak się to uda kupić oczywiście. Jak się tylko uda kupić, to wam powiem. 35 groszy Farlik 2022 i to X 185, jak widzieliście na samym początku, bo po to właśnie tak to odpaliłem, żeby to było widać. Dlaczego te naklejki, kurde blade? Nie chcę mówić, bo po prostu weźmiecie i zaczniecie to kupować. Po tym, co się stało na Nikodozie, uznałem, że nigdy już e, po prostu żadnych swoich inwestycji e, w takich no, publicznie nie pokażę. Bo wiem, co się dzieje. Po prostu, jeżeli ja dam komukolwiek informację, że wzrosty, które są tutaj, mogą być zapoczątkowane dlatego i dlatego, to ktoś skupi to wszystko i w momencie, kiedy to będzie rosło dalej, bo ja będę wiedział, dlaczego to rośnie, ten ktoś weźmie, przyjdzie i zbije mi wszystko. Dlatego przez to, że tak się działo na Nikodozie, ja po prostu uznałem, że nie mam zamiaru więcej się. Jakby przyczyniać do takich rzeczy. Tutaj inwestuję całą kwotę 130 zł, równo wyliczone. Więc praktycznie, jeżeli się to tylko kupi, to kwotę do wydania usuwamy stąd. No i tak to będzie. Jak się nie kupi, to sobie wszystko pięknie policzę, jak to powinno wyjść, i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię, kiedy to skapitalizuję. Nie mam tak jakby Żadnych oczekiwań odnośnie tej inwestycji Ta inwestycja może się okazać Totalną klapą i może to totalnie Nie wyjść Wydaje mi się, że mam to gdzieś Ponieważ zrobiłem to W takim celu po prostu Coinflip zwykły Ja wiem co się stanie z Farligiem xypixem najprawdopodobniej Że niestety, ale no, sytuacja jest Jaka jest, więc Uważam, że dosyć tak jakby trzeźwym zagraniem jest postawienie na nich e, swoich pieniędzy w tym, że po prostu, e, no gdzieś tam wylecą e, w cenie do góry. E, no i dla ludzi z My Friend Jakoba Coben też jakieś tam tipy dałem, ale e, no po prostu chciałem zrobić ten film, no bo ten film muszę zrobić, nie? No to, to odbębniłem, co miałem odbębnić. To się trzymajcie, na razie.